Hi everyone, how are you guys? I think you're all fine in this situation. Hejka, pozdrawiam Cię, Brave Kids. Dzień dobry, mam na imię Felix. Cześć, mam na imię Gosia. Nazywam się Marta Bazaczek. Cześć, jestem Oskar. Всем привет, це я, то один из який був в Brave Kids. Cześć, jestem Sonia i w tym roku brałam udział w projekcie Brave Kids. Poszłam razem z moją przyjaciółką Marcelinką. Poznałyśmy tam wiele nowych przyjaciół. Najbardziej podobały mi się zajęcia plastyczne. I was really conversated and interacted with many new people and many new friends. And I was really happy they used their hands to create and to present new things, especially like arts, debate, dance, running. Okres, kiedy to trwało, kiedy w tym uczestniczyłam, uśmiech nie znikał mi z twarzy. Jest to niesamowite wydarzenie, które pozwoliło mi na poznanie wielu ciekawych osób i stworzeniu niesamowitych wspomnień. Uważam, że pozwoliło to też po części każdemu z nas jeszcze lepiej poznać samego siebie. Nie będziesz potrzebował nikogo oprócz mnie. Zrobię twoje życie lepsze i łatwiejsze. Plastik będzie wszędzie. Jestem niepokonany. Życie na ziemi zniknie. Przepraszam Cię bardzo. Ty jesteś stąd, prawda? No, tak. A Ty? Stamtąd. Co to jest? Pokaż. Nie wiesz? Weź skądś kojarzę. To jest... telefon. Cały projekt rozwija możliwości każdego z nas. Deякі щось научились, деякі щось дізнались. A deякі прийшли, порадувались і пішли додому. Dla mnie to była wielka przygoda. Dlaczego przygoda? Po pierwsze, zdobyłam tam dużo kolegów i koleżanek z różnych krajów. Po drugie, zacząłem tańczyć i śpiewać przy ludziach. Brave Kids przełamał moje strachy, ponieważ bałam się, że ten projekt będzie dla mnie niedobry, ponieważ zawsze boję się nowych zmian i że będę występował na wielkiej scenie, gdzie było bardzo dużo ludzi oglądających mnie. Zima, kiela,
hallelujah. Girl, I'll sit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Narcyz się nazywa. Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam. Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy. Jestem przecież najpiękniejszy, a na pewno najskromniejszy. Kucie mi korseci i białą bluzeckie, powiedzcie jak trzeba. Według mnie słowo, które najlepiej opisuje Brave Kids, jest to kreatywność, ponieważ dzieci spotykają się, w ogóle się nie znając, i tworzą jeden niesamowity spektakl od zera kompletnie. Brave Kids kojarzy mi się ze sceną dlatego, że z Brave Kids robimy różne spektakle i pokazujemy je na scenie. Żeby było jeszcze lepiej, chciałabym, żeby Brave Kids podróżował po całym świecie. Opisałabym Brave Kids słowem dynamiczny. Sam projekt moim zdaniem jest dynamiczny. Każdego dnia się działy bardzo ciekawe, dynamiczne rzeczy i wszystko, co było w tym projekcie, było dynamiczne i to jest ekstra fajne. Jedno słowo, które mi się kojarzy z Brave Kids, to przyjaźń i chcę poznać więcej osób na następnej edycji i żeby na następnej edycji finał się odbył na dużej scenie i jeszcze jedno słowo, które mi się kojarzy z Brave Kids, to naturę. Bo jak nie będziemy dbać o naturę, to nie będziemy żyć. Dbajcie o naturę i dbajcie o wszystkich. Brave Kids to odwaga. Dlaczego inaczej miałoby nazywać się Brave Kids? Po prostu pomaga ci zdobyć pewność siebie. Uczy cię bycia odważnym i bycia sobą. Цим проектом я дуже задоволений. І чи треба щось додати чи ні? Я думаю, другий варіант – ні. The best activities for kids and the best exercise. I am even asking them to include more people from different countries, regions. And it's better to know and it's good to know how is their talent working and how is their talent. No Brave Kids, co tu dużo mówić, po prostu jest wspaniałym pomysłem i uważam, że nie możemy nic tutaj zmienić, bo to jest po prostu idealnie stworzone. Jedynie co, to możemy czekać, liczyć na to, że pandemia w końcu się skończy i tak jak wcześniej w poprzednich edycjach, dzieci z innych państw będą mogły do nas przyjechać i razem z nami się po prostu tym cieszyć.
Chciałbym tylko, żeby to było więcej niż jeden raz w roku. Bardzo wszystkim dziękuję za ten projekt. Do zobaczenia w następnym roku. Pa, pa!